przyznaję, to może być lekka obsesja, ale w tym odcinku chciałem podzielić się z wami powodem, dla którego kupiłem 50-letni aparat i spędziłem pół roku na robieniu zdjęć wyłącznie nim i dlaczego pokochałem go bardziej od aparatów cyfrowych. Zaczynajmy! To jest mój stary aparat cyfrowy, Panasonic Lumix G85. W tym momencie kosztuje około 3200 zł. To jest mój 50-letni Olympus OM1, który kosztował tyle co dwie baterie do mojego starego aparatu. A to jest cała kolekcja obiektywów i akcesoriów do mojego Olympusa. To wszystko wciąż kosztowało mniej niż mój Lumix. To jest zdjęcie Wiktorii na Dominikanie, zrobione aparatem cyfrowym. A to jest to samo zdjęcie zrobione analogiem na kliszy Kodak Gold. Chyba gołym okiem widać, że to cyfrowe wydaje się zbyt perfekcyjne z punktu widzenia maszyny. Zbyt czyste, zbyt ostre, a z punktu widzenia żyjącego człowieka z uczuciami, zbyt bezduszne. Natomiast zdjęcie z analoga sprawia wrażenie tętniącego życiem wspomnienia uchwyconego na kliszy. I nieważne, czy to przez uczucie nostalgii, jakie wywołuje w nas kolorystyka kliszy, czy przez tą świadomość, że ten obraz został uchwycony na czymś, czego możemy dotknąć, a nie w formie niewidzialnych jedynek i zer, coś sprawia, że zdjęcie z analoga wywołuje we mnie większe emocje. Chyba powoli widzicie, do czego zmierzam. W tym filmiku chcę wyjaśnić, dlaczego według mnie najlepszym aparatem, jaki możecie kupić, będąc początkującym albo średnio zaawansowanym, jest właśnie aparat analogowy. Oraz dlaczego wspomnienia warto uwieczniać na kliszy i w albumie, a nie na Instastory. Wszystko zaczęło się od mojej wizyty w Polsce ponad pół roku temu. Nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, ale któregoś dnia usiadłem razem z moją babcią i zaczęliśmy oglądać stare rodzinne albumy fotograficzne. Znalazłem tam m.in. zdjęcie mojego dziadka golącego się nad miską z wodą w trakcie pielgrzymki do Częstochowy, pewnie w późnych latach 80. Albo zdjęcie mojego drugiego dziadka w wieku pewnie jakichś 3 lat z fajką w ustach w trakcie wojny. Albo to zdjęcie moich rodziców, pewnie zrobione niedawno po tym, jak się dopiero poznali. I co mnie uderzyło, to że zdjęcia kiedyś miały większą wartość. Nie tylko wartość materialną, bo ciężej i drożej było je wykonać, ale też wartość emocjonalną. Każde zdjęcie w tych starych albumach widać, że było zrobione z sercem, że było przemyślane, że ktoś wziął pod uwagę oświetlenie, kadrowanie i pomyślał o tym, że klikając spust migawki uwiecznia wartościowe wspomnienie. Spójrzcie na to zdjęcie. Również lata 80. pole namiotowe na pielgrzymce do Częstochowy. Wątpię, żebym kiedykolwiek wpadł na taki kadr. W lusterku zawieszonym na namiocie widzicie idealne odbicie twarzy mojej mamy. Za namiotem stoi jej koleżanka, a na pierwszym planie wisi obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomyślcie, ile trudu ktoś sobie zadał, żeby skomponować taki kadr, żeby lustro było pod odpowiednim kątem, żeby moja mama była w odpowiedniej odległości, aby zarówno ona, jak i jej koleżanka były idealnie ostre. A to nie są profesjonalne fotografie, to zwykłe fotki z wycieczki robione przez nastolatków. Pokolenie moich dziadków albo moich rodziców ma swoje wspomnienia uwiecznione w dziesiątkach pięknych albumów, na setkach przemyślanych i wartościowych fotografii. A co ma moje pokolenie? Instagrama, na którego wrzucamy tylko te zdjęcia, które kreują naszą wyimaginowaną wersję siebie? Czy może te tysiące zdjęć, które bezmyślnie napstrykałem na wakacjach i wrzuciłem do folderu na moim komputerze, do którego nigdy więcej nie zajrzę? Ta myśl właśnie sprawiła, że zdecydowałem się kupić analoga i uwiecznić całe lato spędzone z moją dziewczyną na kliszy, gdzie każda fotografia będzie przemyślana i wartościowa. Czy mi się to udało, dowiecie się pod koniec tego filmiku, bo przed chwilą rzuciłem opinię, że aparat analogowy to najlepszy aparat, jaki można kupić. I chyba muszę spróbować tą opinię obronić. Okej, pierwsza kwestia, która może was lekko zaskoczyć. Lepsza rozdzielczość. Mój Lumix robi zdjęcia w rozdzielczości 16 megapikseli. Rozmiar zdjęcia to tyle na tyle pikseli. Generalnie przy nagrywaniu jest to jakoś 4K. Klisza 35 mm jest odpowiednikiem rozdzielczości 5,6K, czyli rozmiar zdjęcia to tyle na tyle pikseli. A jeśli zastanawiacie się, jak można policzyć piksele w kliszy, cóż, ktoś mądrzejszy od nas to policzył i będę tej liczbie ufał. Ma to z pewnością coś wspólnego z rozdzielczością skanowania obrazu z kliszy. I niektórzy z was teraz zastanawiają się, chwila, czy to znaczy, że filmy nagrywane na tych wielkich, starych kamerach na film 35 mm są w jakości 5,6K? Owszem, to jest też powodem, dla którego aż do 2013 roku, w dobie smartfonów i kamer cyfrowych, większość hollywoodzkich produkcji wciąż była nagrywana na filmie 35 mm. Dopóki na rynek nie weszły kamery cyfrowe o rozdzielczości przynajmniej 4K, analog nie miał sobie równych. Gdybyście obejrzeli w kinie film nagrany Full HD, widzielibyście piksele.
Obiecuję, że zaraz przejdę do nieco bardziej emocjonalnych argumentów, ale chcę przebrnąć przez jeszcze jeden techniczny szczegół, którego nie da się nie zauważyć. Głębia ostrości. A mówię tu o głębi ostrości spowodowanej większą matrycą, w cudzysłowie. Otóż zazwyczaj im większa matryca, tym większa głębia ostrości. A to właśnie głębia ostrości daje nam to piękne rozmazane tło typowe dla profesjonalnych fotografii i filmów. Kiedy zajrzymy sobie do mojego Lumixa, ten prostokącik to właśnie matryca, powierzchnia, na której zapisywane jest zdjęcie. W analogu matrycy nie znajdziemy, bo jej analogowym odpowiednikiem jest po prostu klisza, która, jak widzicie, jest o wiele większa od matrycy Lumixa. Prawda jest taka, że matryca systemu Micro 4 trzecie jest bardziej zbliżona rozmiarami do kliszy 16 mm. Jeśli chcielibyście kupić aparat cyfrowy z matrycą tak dużą jak klisza 35 mm, musielibyście kupić tak zwany aparat full frame. I tutaj musiałem przełączyć się na nagrywanie telefonem, bo tej kamery używam do nagrywania vloga. Ten potwór dopiero dorównuje wielkości, a co za tym idzie głębi ostrości, jaką daje klisza 35 mm. Problem w tym, że najtańszy aparat cyfrowy full frame na rynku kosztuje ponad 4000 zł. Okej, i mimo że to wszystko to dowody wyższości analoga nad tanimi aparatami cyfrowymi, to jestem w pełni świadom tego, że nikt o zdrowych zmysłach nie powie: kupię sobie analoga zamiast tej lustrzanki za 3000, bo ma minimalnie lepszą rozdzielczość w przeliczeniu na piksele. Więc przejdźmy teraz do powodów, dla których kupienie analoga naprawdę bardziej się opłaca. Rzecz, która mocno mnie zaskoczyła, to jakość wykonania obiektywów versus ich cena. To jest jeden z tańszych obiektywów do mojej nowej kamery Sony. Obiektyw z niższej półki, który kosztuje około 1500 zł. To jest Tamron z lat 70., który kupiłem na eBayu za 200 zł. A to jest Sigma, też z lat 70., którą kupiłem za 150 zł. Te obiektywy mają prawie 50 lat, a są praktycznie nienaruszone i wyglądają, jakby mogły bez problemu przetrwać kolejne 50 lat. Są potężne, metalowe, każdy pierścień chodzi z idealnym oporem i płynnością, zbudowane jak szwajcarski zegarek. Przy nich, szczerze mówiąc, ten obiektyw, który kosztował 7 razy więcej, sprawia wrażenie plastikowej zabaweczki, która zepsuje się po 2 latach. I okej, powiecie, że te obiektywy są trochę ekstremalnym porównaniem, bo oba to wielkie, niepraktyczne obiektywy o rzadko używanych ogniskowych. Ale nawet te małe obiektywy stałoogniskowe z lat 70. wciąż wydają się lepiej wykonane i bardziej wytrzymałe od tych współczesnych, a kosztują po prostu grosze. Te stare obiektywy zrobiły na mnie takie wrażenie, że kupiłem sobie adaptery, żeby móc używać ich z moją kamerą cyfrową. W ten oto sposób za cenę jednego beznadziejnego współczesnego obiektywu kupiłem nie tylko aparat cyfrowy z całym arsenałem obiektywów, ale jednocześnie też cały arsenał obiektywów do mojej kamery cyfrowej, które, wieście mi, używam do nagrywania profesjonalnych materiałów cały czas. Ostatnio nagrałem nimi cały teledysk i wyszedł przepięknie. Prawda jest taka, że to ujęcie jest również nagrywane na 50-letnim obiektywie za 100 zł. A wy pewnie nawet nie zauważyliście różnicy. Ale dobra, odbiegamy trochę od tematu. Dlaczego analog jest najlepszy dla początkujących i średnio zaawansowanych? Bo uczy cię fotografii. Bo zmusza cię do skupienia i myślenia o każdym aspekcie zdjęcia. Robiąc zdjęcie aparatem cyfrowym, po pierwsze masz praktycznie nieskończoną ilość prób i błędów, a po drugie zawsze masz wymówkę na swoją ignorancję. To się naprawi w Photoshopie, wyszło za ciemne, to się rozjaśni, wyszło krzywe, to się wyprostuje. A z analogiem masz 36 zdjęć i to tyle. A klisza tania nie jest, więc jak już wciskasz ten spust migawki, to lepiej, żeby to było porządne i wartościowe zdjęcie. Spokojnie, jest pusty. Nie marnuję kliszy. Naprawdę nie macie pojęcia, o ile lepszym fotografem czuję, że się stałem po kupieniu analoga. Przy każdym zdjęciu muszę się skupić, dokładnie przeanalizować światło, zastanowić się nad kadrem, poczekać na odpowiednią chwilę, aż wreszcie mogę kliknąć ten spust migawki z satysfakcją, że uchwyciłem ten moment dokładnie tak, jak chciałem. I okej, powiecie: Piotrek, jakim cudem ja mam używać analoga jako początkujący, jak ja nawet nie wiem, do czego służy przysłona? I dobra, przyznaję, dla samej nauki i eksperymentowania rzeczywiście lepiej, jeśli użyjesz aparatu cyfrowego w trybie manualnym, żeby nie marnować kasy na kliszę, z której nic nie wyjdzie. Ale niech to nie będzie twoją wymówką, żeby nigdy nie spróbować analoga, albo co gorsze, nigdy nie spróbować trybu manualnego. Według mnie tryb auto to największy wróg każdego początkującego fotografa. Szczególnie, że nauczenie się ustawień przysłony i migawki wcale nie jest takie trudne. Mógłbym dosłownie wyjaśnić to w 30 sekund. Nie wierzycie? Okej. Przysłona to element obiektywu, który kontroluje ilość światła wpadającego do aparatu. Im mniejsza wartość przysłony, tym więcej światła wpada do obiektywu, przez co zdjęcie wychodzi jaśniejsze, ale także jego głębia ostrości jest mniejsza, czyli tło jest bardziej rozmazane. Wartość migawki to czas, w ciągu którego zdjęcie jest naświetlane. Im większa jest ta wartość, tym krótszy jest czas naświetlania, a tym samym zdjęcie jest ciemniejsze, a obiekty w ruchu są mniej rozmyte. W większości analogów wbudowany jest światłomierz, który pokazuje, czy potrzebujesz mniej czy więcej światła, więc regulujesz to, zmieniając wartość przysłony i migawki, w zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. No ale dobra, to tyle moich argumentów. Wracając do początku.
jak mi wyszła ta moja analogowa fotografia. Dla tych z mojego pokolenia, tak oto wygląda 300 wywołanych zdjęć. Jak na prawie 3 miesiące podróżowania z moją dziewczyną, 300 zdjęć to bardzo niewiele. Te 300 zdjęć zostało uchwycone na około 10 rolkach kliszy Kodak Gold oraz Kodak Ultra Max. Oczywiście zdarzało mi się popełniać błędy, zdarzało się, że zdjęcia nie wychodziły tak jak chciałem, ale za każdym razem wiedziałem dokładnie, co zrobiłem źle i uczyłem się, jak tego błędu nie popełnić następnym razem. Powiedziałbym, że około 95% zdjęć wyszło dokładnie tak jak chciałem i zostało wywołane. A więc teraz czas zrobić to, na co od dawna czekałem. So many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was grooving, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story, don't feel pretty anymore. Jest godzina druga w nocy. Zajęło mi to 2 godziny włożenie wszystkich tych zdjęć. Zdecydowanie przydałaby mu się jakaś kreatywna okładka, ale oprawę artystyczną albumu zostawię Wiktorii, kiedy wróci do LA, bo jest w tym o niebo lepsze ode mnie. Ja zrobię tylko, powiedzmy, okładkę tymczasową. No i tak oto, zainspirowany starymi rodzinnymi albumami, wreszcie skończyłem swój własny stary nowy album. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszły te zdjęcia. Jestem zaskoczony ich jakością i czystością, ale jednocześnie wciąż mają tą analogową niedoskonałość. I tak jak sobie obiecałem, starałem się, żeby każde zdjęcie było przemyślane, żeby sprawiało wrażenie wspomnień sprzed lat uchwyconych z sercem. I na tym jednym albumie się nie zakończyło. Kiedy moi rodzice przylecieli po raz pierwszy do Stanów na moje zakończenie studiów kilka miesięcy temu, wybraliśmy się w podróż po kilku zachodnich Stanach. Mocno się zastanawiałem, czy robić z tej podróży vlogi, ale zdecydowałem się poświęcić ten czas tylko i wyłącznie na fotografię analogową. I chociaż cały ten czas miałem ze sobą swój najnowszy aparat cyfrowy, to przekonałem się, żeby nie dotknąć go ani razu w ciągu tej podróży. Jestem z tej decyzji bardzo zadowolony. Z tej podróży przywiozłem ze sobą 150 analogowych zdjęć amerykańskich krajobrazów. Miejsc takich jak Wielki Kanion, Zion, Monument Valley czy Dolina Śmierci. Nie chcę wam ich na razie pokazywać. No dobra, może jedno. Okej, dobra, może jeszcze jedno. No dobra, ostatni i to koniec. Okej, już nic więcej nie pokazuję. Otóż myślę teraz nad wydaniem czegoś w stylu niewielkiego albumu fotograficznego z tymi właśnie zdjęciami amerykańskich krajobrazów i oczywiście ich opisami i niewielkimi historiami związanymi z uchwyceniem tych zdjęć. Chciałbym, żeby moi widzowie mogli sobie w przyszłości taki album zakupić i mieć w swoim domu mały, namacalny kawałek mojej pracy. To jest takie moje małe marzenie na teraz. Oczywiście nie wiem, czy uda mi się to zrobić, czy znajdę wystarczająco czasu, żeby taki albumik stworzyć, także na razie to tylko luźny pomysł i niczego nie obiecuję, ale tak tylko, żeby się zorientować, chciałem zapytać was, kto w ogóle byłby tym zainteresowany? Dajcie mi znać w komentarzach, kto rzeczywiście chciałby taki albumik kupić ode mnie. A jeśli ktoś z was ma doświadczenie z wydawaniem książki w Polsce, również dajcie mi znać, chętnie skorzystam z waszych porad. No i to tyle z mojego wywodu o analogach. Jeśli po obejrzeniu tego filmiku chociaż jedna osoba zdecyduje się rozpocząć swoją przygodę z analogiem, to będę czuł się spełniony. Na koniec filmiku otworzę kilka zaległych fanmaili, a w tym jedną całkiem dziwną paczkę, którą dostałem. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem wam szybko wspomnieć o usłudze YouTube Premium. Bo tak samo jak wy, nie lubię, kiedy reklamy przerywają mi oglądanie filmiku na YouTubie, ale jednocześnie wiem, że to właśnie dzięki reklamom twórcy tacy jak ja mogą cieszyć się niewielkim wynagrodzeniem za pracę, jaką wkładają w swoje filmy. Dlatego YouTube Premium to według mnie świetne rozwiązanie, które sprawia, że obie strony są szczęśliwe. Bo używając YouTube Premium oglądacie wszystkie filmiki bez absolutnie żadnych reklam, a jednocześnie nie pozbawiacie mnie możliwości zarabiania na mojej twórczości. Do tego z YouTube Premium możecie odtwarzać filmy w tle, nawet z wyłączonym ekranem, a do tego możecie pobierać filmy i oglądać je bez dostępu do internetu. Jakbyście kiedyś zgubili się na środku pustyni bez zasięgu, to co zrobicie? Umrzecie, a z YouTube Premium moglibyście mieć ściągnięte wszystkie filmiki z Bearem Gryllsem i wiedzieć, jak przetrwać bez najmniejszego problemu. A do tego dostajecie też dostęp do YouTube Music Premium, czyli nawet na środku pustyni polując na węże, moglibyście słuchać swojej ulubionej muzyki. Usługę YouTube Premium możecie wypróbować bezpłatnie przez 30 dni, klikając w link pod moim filmikiem.
A teraz czas na fan mail. Okej, pod moimi drzwiami przed chwilą znalazłem tą dużą, ciężką paczkę i jestem dosyć zdezorientowany, bo wydaje mi się, że jest to fan mail, ale nic nie wskazuje na to, że jest to fan mail, bo jest to paczka, jakby zamówienie ze sklepu Barnes & Noble. Dla tych, którzy nie wiedzą, Barnes & Noble to jest coś w stylu amerykańskiego Empiku, czyli pewnie jakieś ciężkie książki. Zaadresowana do mnie, Piotr Niemczewski, ale jest napisane sold to, czyli sprzedana do Karol. Nie będę wymieniał nazwiska, ale nazwisko wydaje się polskie. Zresztą imię też, Karol to jest głównie chyba polskie imię. Więc no wydaje mi się, że sprawką tego jest jakiś Polak. Więc otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Matko, mamy tutaj książkę. Nie jedną książkę, kolejną książkę, kolejną książkę, kolejną książkę, kolejną książkę. Dużo książek! Tytuł tej książki to 12 and a half, Leveraging the Emotional Ingredients Necessary for Business Success. Długi podtytuł. Okej, a więc jest to 12 identycznych książek i jest to dosyć śmieszne, bo tytuł tej książki to 12,5. Oczywiście nie ma tu dołączonej żadnej notki, bo to przesyłka prosto ze sklepu, więc wciąż nie wiem, o co chodzi. Więc chyba jedyne, co mi zostaje, to wygooglować imię i nazwisko osoby, której to zostało sprzedane, które widnieje na pudełku, mimo że zostało wysłane do mnie, i spróbować skontaktować się z tą osobą, jeśli uda mi się ją znaleźć. Przeszukałem cały internet, zarówno Facebooka, Instagrama, jak i swojego własnego maila, i oprócz jednego profilu na Facebooku, na którym nie ma nic oprócz zdjęcia profilowego, nie znalazłem nigdzie osoby widniejącej na tym rachunku, więc Karolu, jeśli oglądasz ten filmik i po cichu się teraz ze mnie śmiejesz, to daj znać, bo małe wyjaśnienie by się przydało. Ale jeśli nie, to będę musiał komuś oddać te książki, oczywiście zostawiając sobie jedną z nich. Oprócz tego dostałem również dwa listy. Ten pierwszy niestety już otworzyłem i nagrałem to, ale gdzieś zgubiłem to nagranie, więc teraz otworzę go po prostu jeszcze raz. Ten list jest od Arlety i wygląda to, że został wysłany z Kanady. Mamy tutaj listek kanadyjski. Już patrzę, co jest w środku. A więc mamy tutaj dwa kawałki papieru. Ten pierwszy z nich to niewielki list, a ten drugi to wygląda na czek z banku z Toronto, gdzie Arleta wysłała mi tu niewielkie wsparcie finansowe, za które jestem bardzo wdzięczny jako student próbujący przetrwać w tym strasznie drogim mieście, jakim jest Los Angeles. A oprócz tego Arleta mówi do mnie również: ten niewielki datek myślę, że przekaże moje uznanie za twój szereg ciekawych, prawdziwych filmów na YouTube. Podobała mi się seria Route 66. Trzymam kciuki za dalszą naukę i życzę udanej potem kariery filmowej. Wesołych świąt. Bardzo ci dziękuję. Niestety trochę dawno po świętach otwieram ten list, ale bardzo ci, Arleto, dziękuję. Okej, otwórzmy sobie drugi list, który wygląda na to, że przyszedł z Bayonne w New Jersey od Irene Ksepko. Wygląda na to, że może Amerykanka polskiego pochodzenia. Wciąż mnie zaskakuje, jak dużo Polaków mieszka w Stanach i jak duża część tych Polaków w Stanach są moimi widzami. Okej, a więc w środku mamy złożony kawałek papieru i w środku drugi kawałek papieru, również czek. Bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, naprawdę to się niesamowicie przydaje. Irene ma mi do przekazania: Piotr, gratulacje ukończenia studiów, powodzenia w znalezieniu pracy i samych dobrych ludzi w twoim życiu, a to na kawę. Bardzo serdecznie dziękuję za to małe na kawę. I to chyba tyle, jeśli chodzi o fan mail. Czekam na kolejne paczki i przesyłki od was. Długi odcinek, jak się można domyślić, też czasochłonny do zrobienia, także dziękuję za waszą cierpliwość, dzięki za oglądanie, dziękuję moim patronom za wasze nieustające wsparcie i widzimy się w moim kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was grooving, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story, don't